Witam na kanale Damian Kuchni od Kuchni. Dziś zrobimy sobie schabowego, ale sama technika przygotowania będzie zapożyczona z Austrii. Oni mają tego swojego słynnego Wiener Schnitzel, a my zrobimy sobie naszego schabowego. Będzie to zrobione ze schabu. Nie mam jagnięciny, ciężko ją dostać, więc pokażę, jak to zrobić właśnie ze schabu normalnego, ze świni. Więc zaczynajmy. Więc ten schab jest przerośnięty taką błoną i tą błonę postaram się ściągnąć. Ta błona została ściągnięta przeze mnie. Teraz ten schab już wygląda całkiem inaczej. I teraz tak. Będę robił kotlety, więc biorę tak gdzieś 2 cm, nacinam tutaj. Nietnę do końca i tu już przecinam w następnym miejscu do samego końca. Wyszło mi coś takiego. W ten sposób i w ten sposób rozbijam i w ten sposób będziemy mieli dużego, fajnego, takiego schabowego, takiego kurczę naprawdę mega wypasionego, że wystarczy jeden, a się najemy. Więc teraz co? Deskę już mam oczywiście owiniętą folią. Biorę drugi woreczek jakiś. No i rozbijam. Jedno przy drugim. Nie śpieszymy się, powoli. No i sprawdzamy, jak to wygląda. No zobaczcie, elegancko. Teraz co robię dalej? Ja zrobię sobie na początek jedną sztukę na potrzeby filmu, a później zrobię z reszty mięsa, więc to mięso może włożę do lodówki, bo to zawsze chwilę trwa, zanim się wszystko zrobi. No i tutaj klasyka pójdzie. Normalnie solimy z jednej, z drugiej strony. Pieprz. Elegancko. No i teraz klasycznie w mące. Okej. No i teraz jako, że ten pojemnik mam dość duży, wbijam sobie aż 3 jajka i wbijam sobie bezpośrednio z tego względu, że jajka przyniosłem przed chwileczką z kurnika. No i normalnie rozkłócam te jajka. Mówię, dałem 3, pojemnik mam duży, schabowe są duże i będzie ich kilka sztuk jeszcze, także robię w takim większym pojemniku. Można widelcami, a że to ma taką powłokę, to wolę zrobić sobie taką trzepaczką, która jest powleczona, nie wiem, jakimś silikonem, żeby po prostu nie zniszczyć sobie tego naczynia do zapiekania. No i biorę mojego schabowego. Zobaczcie, jaki to jest potężny gościu. Ten schabowy. Okej. I jak on teraz tak sobie fajnie leży, to znaczy już to z innego mojego przepisu. Posypię go sobie sezamem. U mnie akurat sezam czarny, ale możecie dodać biały sezam. Smakuje tak samo, kolor tylko inny praktycznie. Ok. I przekładam go do bułki.
Jak leży na tej bułce, to posypuję go z drugiej strony. Tymże z sezamem. No i z góry też go posypuję bułką tartą oczywiście. Wszędzie równiutko. Otrząsamy jeszcze raz. Otrząsamy znowu. Jeszcze raz go układamy. Jeszcze raz. Żeby był dobrze pokryty bułką. Ok, bułki nie przygniatamy mocno, ona ma sama się trzymać, delikatnie, ewentualnie można sobie to poprawić. O. Zaraz idziemy to smażyć. Masło już mi się rozgrzało, ona nie musi mocno wrzeć, w żadnym wypadku. Jest to masło klarowane, więc można spokojnie smażyć, nie powinno się dymić. No i układam mojego kotleta. I sprawa jest taka, że nawet fajnie by było, gdyby było tego masła więcej, żeby one już tutaj pływały po wierzchu tego mojego schabowego, ale z przyczyn ekonomicznych nie będę używał aż tyle masła, więc u mnie smażę tak klasycznie z jednej, później z drugiej strony, więc teraz parę minutek z jednej i parę minutek z drugiej strony na kolor. Proszę zobaczyć. Ja już sobie go okręciłem na drugą stronę, tak wygląda ten sezam, fajnie wygląda, właśnie dlatego używam czarnego, bo fajnie go widać, on nie znika, jest taki ciekawy ten schabowy, więc polecam gorąco, a dodaję ten sezam takiego fajnego orzechowego posmaku, no jako sezam, więc już za chwileczkę dosmażę, zrobimy jeszcze degustację. Ok, wyciągam mój kotlet. Od razu, właśnie, na papier, taki ręcznik kuchenny i już idziemy, kończymy nasz film. No i teraz, co więcej, nóż, widelec. Proszę zobaczyć. Teraz spróbuję. Pycha. Masło klarowane jednak robi swoją robotę. Bardzo dobre. Do tego te lekko kwaśne ziemniaki. Kurczę, to robi robotę naprawdę. Gorąco polecam. Nie tylko na niedzielny obiad. Dodajcie też tego sezamu. On też tutaj fajnie współgra z tym wszystkim. Naprawdę pyszna rzecz. Gorąco polecam, nie tylko na niedzielny obiad, tak jak już wspominałem. Właśnie z tymi ziemniakami robi to super robotę. Niby zwykły schabowy, parę rzeczy zmienione, ale jest to całkiem już inne danie. Gorąco polecam, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.